castingach. Mówią najczęściej, wysłaliśmy zgłoszenie, ale nie wierzyliśmy, że nam się uda. Kiedy zdobywają nagrody, wciąż wydaje im się, że śnią. Nie ma łatwych zadań, ale warto przeżyć swoją chwilę prawdy. W programie, którego gospodarzem jest Zygmunt Heizer. Dzień dobry, bardzo gorąco witam publiczność, studiu i widzów TVN-u. Kłaniam się Państwu. Dziś rozpoczynamy od prawdziwego trzęsienia ziemi. Powiem tak, sam nie wierzyłem, dopóki nie przekonałem się, że jest to możliwe. Zresztą, co tu dużo mówić? Zobaczcie sami. W tej sali weselnej nie jeden kieliszek został stłuczony na szczęście. Czasami jednak tłuczenie szkła przynosi pecha. Nasza rodzina jest rodziną wesołków. Wiktoria chodzi do szkoły, do czwartej klasy. Jest też uśmiechniętą blondyneczką, troszeczkę zwariowaną. Natomiast Aleksander, przedszkolaczek, zajmuje się wszystkim i niczym. Moja żona ma na imię Urszula, jest przedsiębiorcza, uśmiechnięta, co ważne, i poważnie myśląca i bardzo mądra. Poza tym jest bardzo ładna, zgrabna i ma taki promyk w oczach, którego nie można zastąpić niczym innym. Prowadzimy z mężem salę weselną i kawiarenkę. W zasadzie moja praca polega bardziej na wystroju wnętrza, bo mąż zajmuje się zupełnie gastronomią i zapleczem kuchni, a ja tym, co jest w środku. Jestem z wykształcenia kucharzem i gotowanie jest moją pasją. Lubię bardzo dużo eksperymentować, a najbardziej lubię eksperymentować wtedy, kiedy mam najwięcej pracy i jest największe ryzyko. Czyli 150-200 osób i najlepiej zepsuć 30-40 litrów potrawy. Moją drugą pasją, oprócz gotowania, jest kolekcjonowanie nagrań muzycznych na najróżniejszych nośnikach. Mam około 2-2,5 tysiąca całych albumów. Trzeci kawałek nasz ulubiony. Dwa miesiące po ślubie, co? Słuchaliśmy go non-stop. Bardzo liczę na to, że jeżeli zostanie nam przydzielone zadanie, wpadnie to na moją żonę, ponieważ jest bardziej ruchliwa ode mnie i bardziej skoncentrowana. Nie wiem, na kogo padnie, mam taką nadzieję, że na męża, ale jeżeli już na mnie, to właśnie bym chciała takie zadanie sprawnościowe. Na kogo padnie, ten walczy o nagrody dla całej rodziny. Samochód dla Uli. Dla Marcina wycieczkę na południe ufundowaną przez SDS Holidays. Rower dla Wiktorii. Dla Olka także rower oraz klocki Lego. Możecie już zdjąć opaski. Konrad Cupiał. Proszę o prezentację zadania. Zadanie polega na ustawieniu 12 kieliszków na metalowej równoważni. Na każdym ramieniu musi znaleźć się 6 kieliszków. Kieliszki należy ustawiać parami, a następnie rozsunąć je do końców ramion równoważni. Czas na wykonanie zadania – 6 minut. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy po upływie 6 minut na każdym z ramion nie znajdzie się 6 kieliszków lub gdy którykolwiek z kieliszków spadnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest zadanie dla Uli. Bomba. A jednak się ucieszyłeś. Nie. Dominik, szwagier Uli, brat Marcina. Wszystko się zgadza? Tak. Ten tydzień był owocny, pożyteczny. Dziś się uda? Myślę, że tak. Wygra? Mam nadzieję. Proszę Państwa, czy Państwo również sądzą, że Uli uda się wykonać to zadanie? Rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Sponsorem nagród jest wydawca serii Krzyżówek z Koroną. Ze szkłem i kieliszkami mają do czynienia na co dzień, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie w tym zadaniu? Przekonamy się niebawem. Przed Państwem rodzina Państwa Pawlaków z Piaseczna. Co tam jest?
6 minut, rekord światowy bity i będą śpiewać o Uli hity. Bardzo ładnie, świetny plakat, podoba mi się. Ale nie wiem, czy wiesz, że rzeczywiście będziesz ustanawiać rekord świata w tej dziedzinie. Nie wiedziałam. Z całą pewnością jesteś już rekordzistką świata w tłuczeniu kieliszków do szampana. Na pewno. Ile? 850. 850 kieliszków do szampana w ciągu 7 dni. To jest ponad 100 kieliszków dziennie. Czy ta liczba zmniejszała się wraz z upływem dni? Jak tak, to wyglądało? Tak, zmniejszała się zdecydowanie. Pierwsze dni były zastraszające ilości, a już piąty, szósty dzień było ich po 30 sztuk powiedzmy. Także było to mniej. No i dużo ratowaliśmy. Mąż zdejmował. Próbowaliśmy podstawiać różne pojemniki, łapać, tak, koce, ale to nie zawsze sprawdzało się. A poza tym utrudniało bieganie, ponieważ ta szyna jest dosyć długa i żona, ratując kieliszki, nie zawadzała o te pojemniki i nie mogła dokończyć tej całej konkurencji. Jak to wszystko wyglądało, zobaczymy już niedługo na filmie. Teraz zapraszam Państwa na przerwę reklamową. Państwa po przerwie. Ula Pawlak, przygotowując się do swojego zadania, wytłukła 850 kieliszków do szampana. Przy okazji dowiedziałaś się, że kieliszek kieliszkowi nierówny. Zgadza się? Zgadza się. Są tak różnej wadze. Nie można, że tak powiem, przewidzieć tego. W ręku wydają się identyczne. Na szynie... kształt mają też różny? Nie, identyczny. Natomiast mówiłaś, że denko. Pod spodem są takie ząbki, które bardzo utrudniają. Bo na szynie wystarczy, że jest jeden ząbek, tylko to kieliszek od razu spada. Nie ma możliwości go już, tak powiem, poprawienia. Jeśli waga jest nierówna, stawiasz dwa kieliszki, co wtedy robisz? Jak reagujesz? No, wtedy muszę automatycznie jeden kieliszek bliżej, a drugi dalej, żeby tą wagę wyrównać. Czyli ramiona tej dźwigni w tym momencie nie mogą być równe. Trzeba dostosować do wagi kieliszków. Mm-hmm. Na początku, kiedy zobaczyłaś to zadanie, stwierdziłeś, że jest to nie do zrobienia. Mm-hmm. Co sądzisz dziś? Co sądzisz? No, sądzę, że jest do zrobienia. Jest do zrobienia, bo udało mi się kilka razy. Także rzeczywiście bardzo, bardzo było trudne, ale spróbowałam i się okazało, że można. Wiktoria, pomagałaś trochę w przygotowaniach? Tak, pomagałam. A co robiłeś? Często kręciłam i zamiatałam. I zamiatałaś. Tak. I Olek też trochę pomagał? Tak. Zbierałeś szkło z podłogi? I mierzył czas, tak? Tak. Tak? A film też kręciłeś, czy nie? Tak. Oczywiście. Poważna sprawa. Dobrze, to w takim razie teraz popatrzmy na to dzieło filmowe. Podziwiasz mnie, dzięki. Luna, ile czasu jeszcze nam zostało? Aż dzieciątka spadła. Jedna, pani nie udało. Tak. Mamy trzeci dzień treningów. Zostało mi tylko tyle szkła. Poszło już 450 kieliszków. Wymyśliliśmy sobie podkładanie naszych obrusów. Może to coś zmieni i uratuje. Tutaj mamy to, co się wytłukło w ostatnich dwóch dniach. Kosze czekają na wyrzucenie. No, druga dostawa kieliszków. Świetnie, jest ponad 200. Myślę, że to wystarczy, już nie wytłuczę tyle, co poprzednio. Przyjechaliśmy dzisiaj poćwiczyć trochę na dworze, bo jest ładna pogoda. Myślimy, że trochę orzeźwi nas chłodek powietrza. No, ale zauważyliśmy, że strasznie zaczynają nas komary ciąć, więc nie wiem, jak to dalej będzie. Przyjechała moja siostra na mój trening. Siostro, jak ci się podoba moja konkurencja? No, muszę przyznać, że chyba bym się nie podjęła.
uważam, że jest to bardzo trudne zadanie. W związku z tym, że jest dzisiaj kiepska pogoda, nie mamy wyjścia, tylko jechać z powrotem w najlepsze nam znane miejsce do treningów i do pracy. Naprawdę, straciłam w pewnym momencie w ogóle nadzieję, że mogę cokolwiek z tym zrobić. Jak ja mam to ustawiać? Jak? Kurczę, Marcin, nadajesz mi logę. Ty się przychyli tak. Teraz muszę się zabrać. Tak. Zdejmuj, zdejmuj. Zdejmuj, bo goście czekają, dawaj. A to? A to ja trzymam. Piękne dzieło, muszę powiedzieć. Znakomite. No, dziękuję. To specjalny prezent dla żony. Zdecydowanie tak, ze szczerego serca, za takie trudy, kaleczenie się i tyle czasu poświęconego tym treningom, to... Należało się. Należało się jeszcze 2 i 3 razy tyle, tylko nie miałem czasu. Ula, bardzo ważny element tego zadania to jest ten odcinek cofnika w zasadzie aluminiowego. 4 metry? 4 metry. Problem polega na tym, że on się wygina. W jaki sposób jest podparty środek? Jak to wygląda? Środek jest na takiej sztyce metalowej, która jest, że tak powiem, zaokrąglona, także on jest tylko włożony. Nie jest przykręcony. I to się nakłada z góry, tam tak, nie ma żadnego zabezpieczenia. A jak się kręci wokół osi, masz szansę? Mam swoje sposoby. Jeszcze dogonisz. Jeszcze dogonię. To teraz zapraszam do obejrzenia nakrót. Proszę bardzo. Przypomnę, Urszula, rodzinny samochód Skoda Fabia, Marcin, wycieczka na Kretę, Wiktoria, rower, a Olek, rower i klocki Lego. No to wszystko już gotowe, to proszę o życzenia dla Uli. Ludku, mówię, dobra, udaj się. Zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się twoje zadanie. Przypomnę. Zadanie polega na ustawieniu 12 kieliszków na metalowej równoważni. Na każdym ramieniu musi się znaleźć 6 kieliszków. Kieliszki należy ustawiać parami, a następnie rozsunąć je do końców ramion równoważni. Czas wykonania zadania 6 minut. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy po upływie 6 minut na każdym z ramion znajdzie się 6 kieliszków. Gdy którykolwiek z kieliszków spadnie, po ustawieniu ostatniego kieliszka wszystkie muszą utrzymać się przez 5 sekund. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Już za chwilę Ula rozpocznie swoje bardzo trudne, wykonywane po raz pierwszy na świecie zadanie. My w tym momencie kończymy konkurs SMS-owy. Dziękujemy za wszystkie SMS. Ula, sprawdź, czy wszystko się zgadza. Sprawdź kieliszki, przygotuj się. Jak będziesz gotowa, daj mi znać. Jesteś gotowa. Przypomnę, że czas rozpoczniemy odliczać wtedy, kiedy usłyszysz gong. Ula, to jest twoja chwila prawdy.
Z czasem 2.40 zostało. Pięknie, 2.06 zostało. Spokojnie. Delikatnie. Moja dziewczyna! Trudno w to uwierzyć, ale widzieliście sami. Udało się i z powodzeniem możemy ten wynik wpisać do księgi rekordów. A dla kolejnej rodziny mam asa w rękawie. Udajemy się do Gdańska. Dawno w naszym programie nie było żadnych sztuczek karcianych. Tym razem będą. Proszę o wyciągnięcie jednej karty. Ósemka kier. Czy ta karta przyniesie szczęście państwu pożarowszczykom? Przekonamy się niedługo. Ty pierwsza masz mówić. Ty. Dobrze? No, dobrze. No. Będzie. Leścia. To jest moja mama. Na tym zdjęciu ma 2,5 roku. Jest bardzo podobna do mnie, a ja do niej. Chodzi do szkoły, a ja też chodzę do szkoły. Od 4 miesięcy prowadzę sklepik szkolny w małej szkole podstawowej. Bardzo lubię swoją pracę i zżyłam się już z dziećmi. Dzień dobry, pani! Dzisiaj w związku z chwilą prawdy rozdajemy towar za darmo. To jest mój tata. Jak miał 10 lat, bardzo lubił się bawić samochodami. Pierwsze autko rozebrałem mając 4 lata. Z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym. Z lewego pasa tam się skręca. Obecnie pracuję jako przedstawiciel handlowy w jednej z firm spożywczych. Najważniejszym członkiem naszej rodziny jest Kapsel. Kapsel jest 12-letnią suczką rasy Welsh Corgi Pembroke. Od kilkunastu lat jeździmy razem na wystawy psów. Kapsel w domu zachowuje się jak arystokrata, ponieważ wyleguje się na kanapie i śpi z nami w łóżku. Czy uda im się rozbić bank z nagrodami? Andrzej marzy o rodzinnym samochodzie. Joanna wybrała kuchenkę mikrofalową Maximo. Agnieszka rower i rolki. A Monika lalkę Baby Born i wózek. Wszystko gotowe. Proszę zdjąć opaski. To jest nadal wasze mieszkanie. Wzbogacone o pewne elementy. Po lewej i po prawej. Każda z nich liczy 54 karty. No nie, no spokojnie. Zadanie polega na zapamiętaniu 2 plansz z określonym układem kart. Na każdej planszy znajdują się 54 karty. Zawodnik losuje jedną z plansz, a następnie bezbłędnie musi podać układ wszystkich kart w porządku od lewej strony do prawej.
musi podać kolor i figurę, bądź liczbę każdej z kart. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik pomyli kolor, liczbę bądź figurę, pomyli porządek układu lub przekroczy limit czasu. Zadanie nie będzie również zaliczone, gdy czas zastanawiania się nad kolejną kartą będzie dłuższy niż 10 sekund. Czas konkurencji 1 minuta 30 sekund. Kto lepiej zapamiętuje? Tata. Tata. Tacie lepiej by poszło? Tata powiedział, że domino może układać, nie karty. Mama czy tata? Mama. No i zdania mamy podzielone. Okej, w takim razie podejmuję decyzję. To zadanie będzie dla Andrzeja. To jest twoje zadanie. Myślę, że karty bardziej tak do mężczyzny pasują, wiesz? To będzie niewątpliwie ciężki tydzień. No ale tak to jest w chwili prawdy. Ucz się pilnie. Dziękuję bardzo. Spotykamy się za tydzień. Dziękujemy. Dziękuję. 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 Do zobaczenia. Do zobaczenia. Obok mnie Kasia, siostra Andrzeja. Grywaliście kiedyś w karty? Tak, w dzieciństwie bardzo często grywaliśmy w karty. Co to było? Zazwyczaj była to wojna i poker. Kto wygrywał? W poker? Pokera? Też graliśmy. Dzieci. Tak. No ładnie. Kto wygrywał? No z tym bywało różnie, ale najczęściej Andrzej, bo jednak był najstarszy z rodzeństwa i najczęściej wygrywał. Kto więcej oszukiwał? Chyba ja jestem najmłodsza i zawsze upiekało mi się, że tak powiem. Do tej konkurencji niewątpliwie potrzebna jest dobra pamięć. Andrzej ma dobrą pamięć? Tak, Andrzej ma dobrą pamięć, jest wzrokowcem, chyba jak większość mężczyzn, także wierzę, że mu się uda. No właśnie, czy Andrzejowi uda się, czy zapamięta sekwencję dwóch talii kart? Co państwo o tym sądzą? Rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Wszelkie informacje na dole ekranu. Jedno mogę powiedzieć na pewno, to nie będzie pasjans, chociaż w tym przypadku karty mogą spełnić marzenia rodziny państwa Pożarowszczyk z Gdańska. Oto oni! Andrzej, same komplementy pod twoim adresem ze strony siostry. Po pierwsze powiedziała, że nie kantowałeś. Jeśli ktoś kantował w karty, to ona. Po drugie, że jesteś wzrokowcem, czyli człowiekiem, który zapamiętuje to, co widzi. Zgadza się? Tak, raczej tak. Tak, staram się to. I jeszcze jeden z tych transparentów. Andrzej, to nie są żarty. Ty musisz wygrać w te karty. Teściowa tak napisała. Teściowa zawsze stawia takie twarde ostre żądania. No teraz to jest ostre żądanie, twarde. Zwykle spełniasz to, o co prosi, czy czego żąda teściowa? Tak. Tym razem też tak będzie? No, tym razem poczekam półtorej minuty. Pierwsze dni, pierwsze momenty, od czego zacząłeś? No, pierwsze momenty to zacząłem od tablicy A, którą, że tak powiem, pomału po kolejnym rządku pasków. Sam kart próbowałeś? Nie korzystałeś z rad specjalisty jakiegoś? Pierwsza tablica była po prostu uczona się samemu, faktycznie wzrokowo, pamięciowo, to była pierwsza tablica. Bo ja pamiętam, że wtedy, kiedy byliśmy w mieszkaniu, w którymś momencie stwierdziliście, o świetnie, bo tutaj niedaleko jest taka szkoła, w której uczą zapamiętywać. Zgadza się? Zgadza się. I co, korzystałeś z pomocy? Znaczy podeszliśmy tam zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Ten pan po prostu powiedział nam parę, znaczy powiedział nam jedną technikę taką pamięciową, którą można zapamiętać. I właśnie był zdania, że tą drugą technikę powinien wykorzystać do drugiej tablicy, bo zaczynając drugą tablicę, po prostu już w pewnym momencie gubiłem się z pieszą, ale pomału jakoś tak. Czyli każdą z tablic opanowywałeś, zapamiętywałeś trochę inną metodą. Takie można plany powiedzieć? Nie, takie były plany, bo żeśmy po prostu chcieli się dowiedzieć, jak można to zrobić inaczej. Ten pan bardzo fajnie nam doradził, było okej, wszystko, ale... I tak postawiłeś na swoje. Ja i tak zrobiłem tak jak po prostu pierwszą tablicę, czyli pamięciowo i wzrokowo staram się... Proszę państwa, jak wyglądały te przygotowania? Dowiemy się już niedługo, zobaczymy film. Teraz zapraszam na reklamy.
Witam Państwa po przerwie. Andrzej Pożarowszczyk musiał zapamiętać w ciągu 7 dni sekwencję 2 talii kart, czyli razem 108 elementów, dlatego że 52 karty plus 2 jokery. Czy są karty łatwiejsze do zapamiętania i trudniejsze? Nie wiem, trudniej zapamiętać jest niższe karty, łatwiej damę, króla. Czy to nie ma znaczenia? Takich kart nie ma. Ja więcej miałem problemów z kolorami. Na przykład siódemka pik, siódemką kier myliłem. Na przykład takie właśnie typowe rzeczy. I zdarzało mi się jeszcze po staremu na przykład powiedzieć piątka serce, piątka krzyż na przykład. Nietypowe karciane właśnie takie nazwy, które obowiązują w kartach. Monika, domyślam się, że w domu musiało być cicho, co? Chodziłyście z siostrą na paluszkach, żeby nie przeszkadzać? Staraliśmy się. Janna, domyślam się, że film głównie twoje dzieło. Zgadza się? Tak. Dobrze, to teraz zobaczymy efekty twojej pracy. Zapraszam Państwa na film. Piątka, pik, walet, tre, kurde. Jak mi wpadniesz na piątce kier, to zobaczysz. Pik tam jest. Poddajemy się. Walczymy. Trójka tref, piątka pik, walet tref, szóstka kier, dama pik, król tref, walet karol, dama tref. Drugi raz to samo mówisz, no kurde no! Trójka karo, dwójka karo. Zupełnie nie wiem, co zaczęłaś mówić. Siódemka kier, dwójka kier, król kier, dama pik, czwórka karo. Dwójka karo, nie dała pik! Kurde no! Patrzeć przed siebie. Kontrolnie, nie ruszać. Ślicznie. I teraz u góry. K, O, E, H, O, 10. To nie było O, to było C, nie sprzeczajmy się. Drugie oko, czy widzi pan dół? I tak. Zrobiliśmy, wyrównaliśmy wadę w oku prawym. Wyrównana wada, zobaczymy, ja panu pokażę, tak zupełnie już dobrze. Proszę bardzo. Ósemka karo? Tak. I? Piątka tref? No właśnie, pan źle widzi z daleka. Dziękuję panu. Tata umie? Ile tablic? Jedno. A kiedy druga? Za rok. Ruba, zobacz, chodź. Chodź masz, zobacz. Zobacz tutaj. No tu jest, zobacz. Dziewiątka, pikuj. To jest, zobacz, ósemka. Zobacz, tak, zobacz, ósemka. Tak, zobacz tu, zobacz, dwójeczkę. O, stąd, a tu zobacz, dwójkę. O, super. Nie, tego nie odczuwam. Hej, hej, bo widzisz, gdzie, jak tą tablicę ma zgadywać. Chodź tutaj. Chodź tu. Dama kier. Co, z początku chcesz o tym powiedzieć? Czas, start. Dobra, to. Trójka tref, piątka pik, walet tref, szóstka kier, dama pik, as kier, piątka karo, as tref, dziewiątka tref, dziesiątka kier, dwójka kier, król kier, dziewiątka pik, czwórka kier, ósemka pik, szóstka tref, walet pik. Jest! Wizyta w kasynie, jak widziałem, pełny sukces. Wygrałeś coś przy okazji? Tak, okazało się, że ci, którzy pierwszy raz są w kasynie, to mogą wygrać. Poważnie? Naprawdę. Czy ma jakieś znaczenie to, którą z tablic wylosujesz? Tak. Dlaczego? Bo ta, którą się pierwszą ją uczyłem, chyba według mnie po prostu ją lepiej zapamiętałem, bo ona była po prostu pierwsza uczona. Czyli szczęśliwiej byłoby, gdyby A, ale jeśli będzie B? Powalczymy. Dobrze, to już niedługo. Teraz zapraszam do obejrzenia nagród. Proszę bardzo. Przypomnę.
rodzinne, Andrzej rodzinny, samochód Skoda Fabia, Joanna kuchenka mikrofalowa, Agnieszka rower dziecięcy i rolki, Monika lalka, baby born i wózek. No, to bardzo proszę, Joanno, przypomnij jeszcze te ostatnie, najważniejsze rzeczy i za chwilę Andrzej zaczyna. Proszę bardzo, życzenia dla Andrzeja. Zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się twoje zadanie. Zapraszam. Przypomnę, zadanie polega na zapamiętaniu dwóch plansz A i B z określonym układem kart. Na każdej planszy znajdują się 54 karty. Zawodnik losuje jedną z plansz, a następnie bezbłędnie musi podać układ wszystkich kart w porządku od lewej strony do prawej. Musi podać kolor i figurę bądź liczbę każdej z kart. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik pomyli kolor, liczbę bądź figurę, pomyli porządek układu lub przekroczy limit czasu. Zadanie nie będzie również zaliczone, gdy czas zastanawiania się nad kolejną kartą będzie dłuższy niż 10 sekund. Czas konkurencji 1 minuta 30 sekund. Wszystko się zgadza? Tak. Proszę Państwa, już za chwilę rozpocznie się to zadanie, zadanie bardzo trudne, zadanie pamięciowe. W tym momencie kończymy nasz konkurs SMS-owy. Dziękujemy, prosimy SMS-ów nie przesyłać. Zapraszam Cię do naszej szklanej kuli. Proszę o wylosowanie jednej z kobiet. Mogę? A! Widzę, że uśmiechnąłeś. Trochę tak. W takim razie zabieram stolik. Andrzej, to jest twoja chwila prawdy. Trójka tref, piątka pik, walet tref, szóstka kier, dama pik, as kier, piątka karo, as tref, dziewiątka tref, dziesiątka kier, dwójka kier, król kier, dwójka pik, czwórka karo, ósemka tref, król tref, walet karo, dama tref, dwójka tref, ósemka karo, siódemka kier, piątka tref, siódemka pik, dziewiątka kier, siódemka tref, piątka kier, as pik, dama karo, trójka pik, czwórka tref, joker, szóstka karo, walet kier, as karo, dama kier, dziewiątka karo, trójka kier, dziesiątka karo, król karo, ósemka kier, szóstka pik, trójka karo, dziesiątka pik, siódemka tref, joker. Siódemka. Siódemka karo. No nic. Wiem, że to umiałeś. Przedostatni. Dlaczego tak się stało? Nie, może troszeczkę nerwy, nie wiem, naprawdę. Za szybko poszło? Nie wiem, może za szybko, nie wiem. Tak niewiele kart zostało do końca. Tak nie... Jeszcze dobra karta, no. Poproszę o przytulankę dla Andrzeja. No. To są dla Was nagrody. Firma Techland przygotowała specjalne pocieszki dla Was. Dobrze? To trudno. No. To nie było proste zadanie. Chwila nieuwagi, chwila dekoncentracji stało się. W naszym programie nie ma prostych zadań. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatnio budowaliśmy wieżę, więc w tej sprawie udajemy się teraz do Warszawy. Ta kulka jest bardzo ważnym, ostatnim decydującym elementem pewnej gry, w którą zagrają Państwo zdrójkowscy. Cała jej tajemnica polega na tym otworze. Uwaga! Nasze dzieci przysłoniły nam cały świat właściwie od momentu narodzin.
Z tego względu, że są to bliźniaki, więc wymagają podwójnej opieki i podwójnej kontroli i praktycznie nasze życie kręci się dookoła nich teraz. Są bardzo wygadani, bardzo elokwentni, są takim motorem pociągowym rodziny. Moja żona Edyta jest bardzo ambitną dziewczyną. Pracuje, kończy studia, wychowuje dzieci, jest uczuciowa. Edyta Strójkowska, dzień dobry. Pracuję we francuskiej firmie farmaceutycznej w Warszawie. W charakterze sekretarki. Ja prowadzę działalność gospodarczą, która w tym momencie jest zawieszona, ponieważ poświęciłem się wychowaniu dzieci i budowie, znaczy właściwie dokończeniu budowy naszego domu. Jestem pełna podziwu dla mojego męża, że tak świetnie sobie radzi z dziećmi. Jest bardzo opanowany, spokojny, potrafi im wiele rzeczy wytłumaczyć. Tutaj to medal złoty. Dobrze. No to... Brawo, piątkę! O, piątkę! Dobrze! Uwielbiam już żoną podróżować, na ile nam czas pozwala i jeździć na wycieczki, spędzać czas aktywnie. Uprawiamy sporty, a największym sportem, z którym się ostatnio borykamy, są nasze dzieci. A oto nagrody, o które walczą w chwili prawdy. Edyta o nowy rodzinny samochód. Darek o gorące wakacje ufundowane przez SDS Holidays. A dla bliźniaków Adama i Kuby mamy rowerki. Proszę zdjąć opaski. Tę panią być może znacie. Do niedawna jeszcze Izabela Celka, a obecnie Izabela Suska. I to jest wasze zadanie. Proszę bardzo. Zadanie polega na ułożeniu nowej wieży z elementów innej wieży. Wieżę zawodnik buduje, nakładając zawsze mniejszy element wieży na większy. W trakcie budowania zawodnik nakłada elementy na dwa dodatkowe stojaki. Stojaki są trwale przymocowane do blatu stołu. Zbudowana wieża musi zawierać w kolejności od najniższego elementy w następujących kolorach: biały, niebieski, czarny, zielony, żółty plus czerwona kula. Zadanie wykonuje się tylko jedną ręką. Czas na wykonanie zadania 30 sekund. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy choć raz zawodnik pomyli kolejność nakładania elementów, nałoży większy element na mniejszy lub przekroczy limit czasu. To zadanie jest dla Edyty. O, dobra. Tak może być? Nie. Nie. Chyba to być na trzy. O. Tak. Dobrze. I teraz mniejszy na większy. Czarny już jest przełożony. Zielony. Obok mnie Monika, siostra Edyty. Czy kiedy byłyście takie malutkie dziewczynki, układałyście wieże z klocków? Nie, codziennie. Natomiast wydaje mi się, że siostra przede wszystkim ostatnio ma wprawę. Od 3 lat codziennie z bardzo żywymi 3-latkami. Jak sądzisz, uda się Edycie? Absolutnie tak. Czas jest bardzo wyśrubowany. Tak, wiemy, ale wszyscy trzymamy kciuki. Nie tylko rodzina warszawska, ale również rodzina z Wiednia, która specjalnie na dzisiejszy wieczór przyjechała. Proszę Państwa, rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Czy Edycie uda się wykonać to zadanie? Wszelkie informacje na dole ekranu. W rubryce Mocne strony napisała ambitna, konsekwentna, wysportowana. Czy uda jej się pokonać stres? Przekonamy się już za chwilę. Rodzina Państwa Zdrójkowskich z Warszawy. Chyba po raz pierwszy zdarzyło się w naszym programie, że wsparcie dla zawodników przyjechało aż z zagranicy. Z Austrii, dokładniej rzecz biorąc, z Wiednia, aus Österreich, ein schönen Gruß, Familie Zdrojkos. No proszę bardzo, jeszcze napisane, że masz radę. Nie ma wątpliwości. Kto przyjechał z Wiednia? Przyjechała siostra mojego męża z mężem i z córką, no i cała nasza rodzina, która również przez chwilę jest w Wiedniu.
Zawsze miałem z tym problem. Który jest Kuba, a który jest Adaś? Ja jestem Kuba. Ty jesteś Kuba. To znaczy, ty jesteś Adaś. Zgadza się? Adaś. Adaś, to jesteś ty? Tak. A ja mam mikrofonik. Kto częściej budował wieżę, synowie czy ty? No, w ostatecznym rozrachunku jednak ja, bo przeniosłam swoje stanowisko pracy na nasze... niedostępne miejsce. Dokładnie. Tak? Oni już wiedzieli, że mama układa klocki na czas, liczy, nazywali to różnie. Minimum ruchów potrzebnych do zbudowania tej wieży, to liczyliście to? Tak, to jest 31 ruchów, które są potrzebne. Plus te dwie kulki, tak, czyli 33 w sumie, bo jest przełożenie kulki. Wy nie macie, wy nie macie! Dobrze, rozumiem, że dzielnie pomagali również w kręceniu filmu, co za chwilę zobaczymy. Tak, bardzo dzielnie, we wszystkim dobrze, pomagali. Adaś, Kuba. Teraz obejrzycie sobie film. Tutaj będzie widać w tym telewizorze, dobra? Oglądamy razem. Państwa też zapraszam na ten film. To jest zadanie dla mamy. Pokażcie, jak wy nauczyliście się układać. No, układajcie, Kubuś. No i dalej co? Chwila prawdy. No to jest twoja chwila prawdy. Można powiedzieć, dotarliśmy do źródeł. Tutaj można było takie zadania domyśleć. I te cztery wieże proponujemy włożyć na te dwa kijki, ale w czas 33 sekundy i czerwone kapturki na górę. Wszystko musi się zmieścić, oczywiście też przekładamy w dobrej kolejności. Start! Kupiłem twarzy. W studiu też będą kamery. Niestety. Ja w takim warunku mam się uczyć. Ciekawa jestem, jak ja to zrobię. Nie są. Czarno już nie rusza wszystko. Nie, no dobrze było wszystko. Doszliśmy do wniosku, że fizyczne przygotowanie jest równie ważne. To są ćwiczenia, które wyrobią u Edyty kondycję, która pozwoli na wykonanie bezbłędnie ćwiczenia w czasie, który zostanie wpisany do księgi rekordów Guinnessa. I po tych ćwiczeniach zobaczymy, jak Edyta sprawdzi się manualnie. Na kolanka, to tu nie da. No, proszę bardzo. Ale trening na świeżym powietrzu czy mistrza. No, nie ma? Co tu jest? To jest pierwszy publiczny występ. Dziękujemy bardzo za pomoc. Dziękujemy. Liczymy na kciuki. No nie, gdybym miał tyle żon, to są takich samych. Lepiej nie. Zadowolony. Czy w tym zadaniu jest czas na zastanawianie się, czy działasz instynktownie i są to właściwie ruchy takie mechaniczne? Trzeba myśleć cały czas. To znaczy, pierwsze ruchy znam automatycznie, robię to mechanicznie. Natomiast kolejne w momencie
stresu, bo jak widzieli Państwo, próbowałam robić przy publiczności. Mhm. I tu dochodzą emocje, zdenerwowanie. Zaczyna się gonitwa myśli, co po czym, no bo nie można złego klocka położyć, nie można pomylić kolejności. Czyli opanowanie emocji to też bardzo, bardzo ważny element. Myślę, że w tym momencie, na tym etapie mojego ćwiczenia najważniejsze. Twój najlepszy czas? 22 sekundy, 70 setny, coś tam. Znakomicie, znakomicie. 30 sekund na całe zadanie. W zasadzie na jeden ruch jest mniej niż jedna sekunda. Tak by można powiedzieć. Trzeba, ponieważ trzeba trafiać tymi małymi dziurkami na te patyczki, jeszcze to też trzeba wziąć pod uwagę. A to ostatnia zawsze... kulka? Kulka jest... bardzo ciężka. Ja dwóch klocków nie lubiłam. Kulki i czarnego krążka, bo kulka lubi sobie wędrować po stole, bardzo mnie dekoncentruje, a czarny krążek jest... Usiądźcie tu! A czarny krążek dekoncentruje, bo ma inny kształt, inny kolor, wybija też z takiego rytmu całego tego zadania. Dobrze, zadanie już niedługo. Idziemy obejrzeć nagrody. Idziemy, chłopaki? Zapraszam. Zapraszam do nagrody. Przypomnę, Edyta, rodzinny samochód Skoda Fabia, Darek, wycieczka na Kretę, a Adam i Kuba dostaną rowerki. Nagrodą w programie jest oferowana przez Skoda Auto, rodzinna, bezpieczna i nowoczesna Skoda Fabia. Wieża już przygotowana, bardzo proszę o życzenia dla Edyty. Buzi mamusi dajcie, bo mamusia idzie wieżę budować, buzi. Piątkę to co? Piątkę też. Piątka też będzie. Ale szybciutko, rzuć. Na dół, na dół. Dobrze. Dobra. I teraz bardzo ważny moment. Element dopingu. Chłopcy mają specjalne koszulki. W tym momencie rozpoczyna się twoje zadanie. Zapraszam. Przypomnę, zadanie polega na ułożeniu nowej wieży z elementów innej wieży. Wieżę zawodnik buduje nakładając zawsze mniejszy element wieży na większy. W trakcie budowania zawodnik nakłada elementy na dwa dodatkowe stojaki. Stojaki są trwale przymocowane do blatu stołu. Zbudowana wieża musi zawierać w kolejności od najniższego elementy w następujących kolorach. Biały, niebieski, czarny, zielony, żółty plus czerwona kula. Zadanie wykonuje się tylko jedną ręką. Czas na wykonanie zadania 30 sekund. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy choć raz zawodnik pomyli kolejność nakładania elementów, nałoży większy element na mniejszy lub przekroczy limit czasu. Wszystko się zgadza? Tak. Już za chwilę Edyta rozpocznie to błyskawiczne zadanie. Czy jej się uda? Zostańcie z nami. Teraz reklamy. Witam Państwa, po przerwie Edyta Zdrojkowska ma tylko 30 sekund na to, żeby przenieść tę wieżę zbudowaną na środku na jeden ze stojaków po lewej lub po prawej stronie. Który jest Twój? Mój jest prawy. Twój jest prawy. Już za chwilę rozpocznie się to zadanie. My w tym momencie kończymy konkurs SMS-owy. Dziękujemy za wszystkie SMS-y. Zapraszam Cię na miejsce. Przypomnę, że czas rozpoczniemy odliczać od momentu, kiedy usłyszysz gong. Dasz mi znać, jak będziesz gotowy. Tak. Jestem gotowa. Edyta, to jest twoja chwila prawdy.
tak się stało? Nie mam pojęcia. To znaczy, ja wiem dlaczego. To jest stres, to jest ogromne napięcie. Który z tych elementów poszedł nie tak? W tej chwili nawet nie jestem w stanie odtworzyć tego. Co się stało. Prawdopodobnie kulka, której, tak jak mówiłam, jej nie lubię, jeśli zaczyna krążyć, dekoncentruje mnie i pewnie tak się stało tym razem. Trudno. Zdaje się, że tam chodziło o to, że zielony na żółty poszedł. I to był ten moment. Ta czarna powinna być przełożona. Tak, to był ten moment. Trudno, nie udało się. Wielkie brawa. Wiem, że już kulkę sprawdziła. Poproszę nagrody podziękowania. Kubuś, to są dla ciebie nagrody od firmy Teklar. To zadanie wymagało ogromnej koncentracji. Szkoda, że Edycie nie udało się. Ale taki to program. Każdy ma tylko jedną szansę. Już za tydzień 3 kolejne niezwykłe rodziny i trudne zadania. Cierpliwości to tylko tydzień. Do zobaczenia.